Hej, słuchajcie, dzisiaj przychodzę z porównywaczem dwóch maseczek. To są już ostatnie, jakie kiedyś Julce zakupiłam. Jeden jest tygrys, drugi jest monster. Monster jest, obydwie są w płachcie. Monster jest, tak jak widzicie, jednooki, różowy bandyta. A tu jest tygrysek. Wow! Obydwie maseczki są w płachcie, tak jak powiedziałam. Ten pachnie delikatnie takimi owocami, tygrysek nie pachnie niczym. Nakładamy, czekamy aż wyschnie, około 20 minut. Jeżeli nie wyschnie, to zdejmujemy, a jeżeli wyschnie, no to też fajnie. Skóra jest miękka, ale to zawsze powtarzam, że to są takie garczyciarskie, na jakieś wieczorki panieńskie, wieczorki kobiece, męskie też oczywiście, takie wieczorki towarzyskie, gdzie każdy z Was wygląda inaczej, jest bardzo przyjemnie, wesoło i fajnie. Troszkę jest miękka skóra, faktycznie, słuchajcie, jakbyście krem trzymali 20 minut i potem go zmyli, no to mi się wydaje, że to na tej samej zasadzie, tylko tam nie musicie czekać, aż Wam przeschnie i nie spłynie, bo maseczki w płachtach mają to do tego, że one się same trzymają. Jeszcze Julka powiedziała, bo Julka użyła tego tygryska, to przy tej maseczce jest po prostu dużo większa niż powinna być. W sensie to jest dobrze, bo każdy ma różny rozmiar głowy, tak? Ale dla niej akurat było dużo przy oczach, że bardzo duże przestrzeń oczy miała całkiem odkryte, no i przy ustach, tak? I się przy ustach zaraz rozdarła, bo chciała założyć pod brodę, no ale się rozdarła. Także tu uwaga, produkt dużo większy niż by się wydawać mógł, a tutaj jest taki standardowy mały potworek, monsterek. Zawsze jak mówię monsterek, to mi się z Red Lipstick Monster kojarzy. W każdym razie tu jest Bielenda, a tu jest Aqua, Bio Aqua. Bielenda lubi dobre te maseczki, one są fajnie, wesołe i można się naprawdę fajnie bawić, a przy tym trochę wygładzą nam też skórę. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.